Cześć! Dzisiaj trzy urządzenia do elektroniki. Multimetr, tester elementów i mostek LRC. Każde z nich ma swoje zalety, wady, ograniczenia. Porównam je i pokażę różnice. Powiem, do czego się nadają, a do czego nie. Kiedy zakup takiego urządzenia ma sens, czy się przyda, czy spełni oczekiwania, czy może będzie po prostu zbędnym wydatkiem. Zacznę od najbardziej popularnego, uniwersalnego przyrządu, czyli multimetru. Na temat multimetrów jest już kilka filmów na kanale. Na rynku jest dostępnych wiele modeli różniących się funkcjami, dokładnością, bezpieczeństwem. Najprostsze modele mogą mierzyć napięcie stałe, zmienne, prąd stały, rezystancję, ciągłość, diody. Droższy mamy jeszcze pomiar prądu przemiennego, True RMS, pomiar częstotliwości, współczynnika wypełnienia, wzmocnienia tranzystorów, pojemności kondensatorów, czy nawet indukcyjności cewek. Jeśli potrzebujecie mierzyć napięcie i prąd, to potrzebujecie multimetru czy miernika, ponieważ ani tester elementów, ani typowy mostek RLC tego nie zmierzą. Szczególnie jeśli mówimy o wyższych napięciach niż bateryjki, na przykład napięcie sieciowe w gniazdkach. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo przy pomiarach. Kategoria multimetru czy sąd pomiarowy. Testery i mostki z założenia służą do pomiarów elementów elektronicznych, bez napięcia. Na przykład ten mostek ma odporność maksymalnie 36 V napięcia stałego i musimy uważać nawet przy naładowanych kondensatorach. Testery elementów. Bardzo przydatne urządzenia w warsztacie elektronika. Mam tu dwa przykładowe testery. Można sprawdzić rezystory, kondensatory, cewki, tranzystory, diody i wiele innych elementów. Jeśli nie wiecie, jaki to element, jakie ma wyprowadzenia, jakie wartości się spodziewać, to po prostu podłączacie i wciskacie przycisk. Nie trzeba niczego ustawiać, wybierać. Urządzenie samo rozpozna element, jeśli jest sprawny, pokaże, co to za element, jakie ma parametry, jakie wyprowadzenie. Prosty i szybki sposób na sprawdzenie np. tranzystorów czy elementów półprzewodnikowych. Wadą jest tu trudna do określenia dokładność. Dla tych dwóch producent nie podał nawet orientacyjnych wartości. W dalszej części porównam wyniki przykładowych pomiarów i zobaczymy, jak się różnią. Tester może też pokazywać więcej parametrów niż multimetr czy mostek, na przykład ESR czy VLOS dla kondensatorów. Te dwa urządzenia, multimetr i tester, w znacznej części się uzupełniają, więc po co nam jeszcze coś takiego jak mostek? Przecież mierzy tylko rezystancję, pojemność, indukcyjność. Multimetr i tester też to mierzą. Mostki mają dwie ważne zalety. Możemy mierzyć zarówno małe, jak i duże wartości. Na przykład kondensatory od 1 pikofarada do 100 milifaradów. Rezystancje od dziesiątych czy nawet setnych części ohma do ponad 100 megaohmów. Cewki od 1 mikrohenra do henrów. Zakresy multimetrów i testerów mogą być znacznie mniejsze. Druga zaleta? Z założenia mostki to specjalizowane urządzenia, zaprojektowane do konkretnych pomiarów, co pozwala uzyskać większą dokładność oraz rozdzielczość. Jeśli więc potrzebujecie zmierzyć bardzo małe lub duże wartości, to multimetry albo nie będą miały takich zakresów, albo wystarczającej dokładności, albo będą po prostu bardzo drogie. Dodatkowo, mostki mogą okazać się znacznie szybsze niż multimetry, co przy wielu pomiarach może mieć znaczenie. To jeden z tańszych modeli. Są też dużo bardziej rozbudowane, na przykład Hantec 1832C. Który mierzy m.in. ESR, impedancję czy przesunięcie fazowe. Zobaczcie to w praktyce i przy okazji porównamy wyniki pomiarów. Zwróćcie uwagę na czas pomiaru i sposób prezentacji wyniku. Czy taki sposób i czas Wam odpowiada? A wartości zbiorę w tabeli i porównamy później.
Jeśli potrzebujecie mierzyć napięcia i natężenia prądu, dobrym wyborem będzie multimetr. Uniwersalne urządzenie. Do wielu prac będzie po prostu wystarczający. Przynajmniej na początek, a potem sami zobaczycie, czego właściwie Wam brakuje. Warto wybrać multimetr odpowiedni do przeznaczenia, zadań, a wybór jest bardzo duży i przez to nie jest też łatwy. Do sprawdzania elementów elektronicznych, szczególnie półprzewodnikowych, bardzo wygodny jest tester. Nawet najprostszy ułatwia i przyspiesza pracę. Więcej o tych dwóch testerach w osobnym filmie na kanale. A jeśli zastanawiacie się, czy potrzebny Wam mostek, to pewnie nie jest Wam potrzebny. Przyda się dopiero, kiedy potrzebna jest duża dokładność lub szerokie zakresy pomiarowe, kiedy multimetr i tester są niewystarczające. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.